Dzielnica Trójmiasta, Ford C-Max, jakieś rozszczelnienie w układzie chłodniczym. Niestety samochód nabrał temperatury i odmówił posłuszeństwa, także może nie być tak łatwo z naprawą. Dobrze to nie wróży, no ale działamy. Powiem Wam tak, znaczny ubytek płynu, to co widzicie na drzwiach, to właśnie płyn chłodniczy. O tyle nieciekawa sytuacja, że klienci przyjechali na święta wielkanocne z centralnej Polski, byli w 5 osób, z trójką małych dzieci. Także zabrałem na to zlecenie swoje Audi A3, które udostępniłem klientom, żeby mogli kontynuować jazdę. Pomogłem też zorganizować warsztat dla tego samochodu. O godzinie 21 w piątek zwieźliśmy ten samochód pod warsztat, a w sobotę o 12 był już do odbioru. Także klienci zadowoleni z takiej kompleksowej obsługi. Teraz zobaczcie, co było powodem tego całego zamieszania. Jakaś prywata, jakieś złączki, jakieś cybanty, jakieś łączniki. Prawdopodobnie gazownicy w tym maczali ręce. Nieprawidłowo puszczony przewód, nieprawidłowo zabezpieczony i się przetarł. Na szczęście powód utraty mocy to nie był na skutek przegrzania, tylko po prostu woda odpłynęła z układu, przestała podgrzewać reduktor i ten samochód zaczął przerywać na gazie. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Słuchajcie, następne zlecenie to są tak zwane zakręty śmierci. Stamtąd zabierałem już wiele samochodów. No i co? Niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Akurat mój klient był poszkodowany w tym wszystkim. Utrącony narożnik, wygięta tylna belka, także samochód dosyć mocne uderzenie przyjął na samo koło. Z tej perspektywy właśnie widać dokładnie, jak przetrącona jest belka. No i co? Konieczne podstawienie było rolki w tym przypadku. Dacie wiary, że ta Fabia odpaliła po 2 latach stania? Prawie że na strzała, tak bym powiedział. Podałem mi prąd. O, jakie tu są fajne te starodawne patenty gazownicze. Podałem mi prąd ze startera. Podpompowałem koła. Ostukałem trochę młotkiem bębny i puściła. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak wygląda miejsce po samochodzie, które stało 2 lata. No dobra, pokażę Wam takiego Yarisa i zobaczcie, pani coś tutaj hałasowało w kole, bała się dalej jechać i słusznie. Już na dzień dobry widziałem, co jest grane, widzicie? Tutaj może szczelina jest na jeden palec, pokażę Wam z drugiej strony, jak to wygląda. I wysokość z tej strony na 3 palce. Szczęście, że tamta sprężyna się nie obróciła w stronę opony, bo jeszcze by zniszczyła oponę. Tak też było wiele razy. Trochę nie na swoim miejscu, co? Ale widać, że była pęknięta już wcześniej. Tylko po prostu teraz już wypadła ze swojego miejsca. Teraz łapcie taki niebezpieczny przypadek, słuchajcie, trochę ku przestrodze. Szczęście, że wydarzyło się to przy małej prędkości, na prostej drodze. Nikomu nie stała się żadna krzywda. No nie ma żartów, no z takich powodów ludzie tracą zdrowie i życie czasami nawet. Dlatego dbajcie o stan techniczny swoich samochodów, naprawdę miejcie to na uwadze. Także musiałem ten samochód postawić na rolkę, zabrałem go bezpiecznie z drogi. Na szczęście nikomu się nic nie wydarzyło. Następny przypadek, który teraz widzicie, to jest Toyota Avensis. Też pęknięta sprężyna, akurat w tym samochodzie obróciła się w stronę opony. I to też są bardzo niebezpieczne sytuacje, bo w jednym momencie opona została rozcięta. Można w ułamek sekundy stracić panowanie nad takim samochodem. Na szczęście było to przy jakiejś małej prędkości. Samochód postawiłem na rolkę i zwiozłem do warsztatu. 110 tysięcy tylko, tak? Może 120, nie więcej na pewno. No to niedużo, jak na takie cuda. Tu przy pedale jest ok. A nie zostawił jakichś śladów? Nie, no nic nie ma. Jest płyn hamulcowy. Jest, tak? Jest, no. To jest za mało miejsca, nic nie widać, ale tam na dole, na osłonie jest płyn hamulcowy i to będzie ze sprzęgła na 100%, nie? Także rozszczelnił się wysprzęglik.
To się w nich akurat często przytrafia. Jadę na takie zlecenie Citroen C5. No i nie rzuciło mu się palenie, jak to często bywa, a rzuciło mu się podnoszenie. To znaczy padła hydraulika, z tego co z rozmowy zrozumiałem, to tylne zawieszenie opadło na samą glebę. Zobaczymy, bo to też różnie bywa z tym opadnięciem na samą glebę. Raz potrafi być gorzej, raz potrafi być lepiej. Dlatego na wszelki wypadek zabrałem sobie rolki. Bo w przypadku, kiedy ten samochód będzie naprawdę bardzo nisko i wciągnięcie na lawetę będzie obarczone ryzykiem wyrwania zderzaka. Czasami samochody też mają pomontowany hak, wtyczkę od haka, gdzie wtedy jest ryzyko właśnie, że coś można zniszczyć, coś można urwać. Nie wiadomo, na jakich kołach ten samochód jest, na jakim profilu, na jakich felgach. Także na wszelki wypadek zabrałem sobie rolki, żeby ewentualnie postawić go z tyłu właśnie na te rolki. I o wysokość rolek on będzie wyżej i to nam umożliwi bezkolizyjny załadunek. No powiem wam, że ciężki jest temat. Naprawdę bardzo nisko siedzi ten samochód. Zobaczymy, co z tego będzie. Słuchajcie, wożę dużo takich różnych gadżetów, bo to się lubi przydawać. I zaraz wam pokażę akurat w tym przypadku, na jakim patencie to ogarnąłem. O, zobaczcie. O tą wysokość on jest wyżej i to wystarczy mi, żeby tutaj przeszedł. Widzicie, podłogą i wszystkim. Także w ten sposób sobie go wciągnę. O to chodzi. Teraz druga strona. Tutaj do połowy wjechałem sobie, bo ten samochód jeździ o własnych siłach, tak? On odpala, jedzie. Ale przy takim delikatnym wjeżdżaniu po kawałku to po prostu nie ma tej precyzji. I na wciągarce jestem w stanie sobie go dosłownie o centymetr przestawić i coś poprawić. A wjeżdżanie takie konwencjonalne, no wiadomo, nie ma się tej precyzji. Samochód potrafi bujnąć przed tył, a tutaj parę centymetrów do przodu czy do tyłu to potrafi być czasami wyrwany próg albo zderzak, także trzeba być czujnym. Także widzicie, taka zbieranina śmieci i odpadów, ale ja z tego zawsze coś wyrzeźbię. Nawet te drzazgi mają swoje zastosowanie. Mazda 6, która stała niewinnie zaparkowana, na szczęście sprawca zostawił kartkę za szybą, także pół biedy w tym wszystkim. Na opartego ten samochód jeszcze jakkolwiek nadawał się do jazdy, ale tutaj właściciel był poszkodowany w tym wszystkim, dlatego przysługiwało mu holowanie z OC sprawcy. Dlaczego z tego nie skorzystać? Na podstawie faktury, którą wystawiam, klient otrzyma zwrot kosztów, także nie ma potrzeby tutaj ryzykowania mandatem za ostre krawędzie i tym podobne. Drodzy widzowie, przychodzę do finału odcinka. Broń Boże się nie śmieje. Takie coś może się przydarzyć każdemu. Takich przypadków miałem już naprawdę dziesiątki. A, nie zauważył pan. Że się droga skończyła. No nie wygląda, żeby tu się coś uszkodziło. Chyba nie. On się oparł trochę podłogą. Nie, tu się raczej nic nie uszkodziło. Nie, na razie nic pan nie rusza. Dobra, ja się ustawię i go wyciągnę. Słuchajcie widzowie, ABC takiego wyciągnięcia samochodu. Pomoc drogowa rozstawiona z najazdami. Najazdy podstawione pod koła.
ten sposób zyskujemy dodatkową przyczepność i nie walczymy z przestawiającą się pomocą po drodze, tylko w taki naturalny sposób zapieramy się o samochód, który wciągamy. Toyotę chwyciłem za hak. Zobaczcie, użyłem takiego zawiesia, które w naturalny sposób przy ciągnięciu zaciska się na haku i uniemożliwia wyskoczenie tego górą. No ja lubię narzędzia, lubię sprzęt, także ja sobie zawsze coś dopasuję. Kolejna ważna sprawa organizacyjna. Słuchajcie, samochód na luzie, samochód z popuszczonym hamulcem ręcznym, samochód z zablokowaną kierownicą, to jest bardzo ważne, bo taka niezablokowana kierownica potrafi w nieoczekiwanym momencie się odwinąć. No, sposób jest banalny, wystarczy zabrać kluczyki ze stacyjki i ustawić kierownicę w takim miejscu, jak nam pasuje. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że w takim przypadku najlepiej, jak ta kierownica będzie wyprostowana. W samochodzie wciąganym zgaszony silnik, tak żebym wszystko słyszał, ewentualne jakieś łamanie plastików, jakieś uszkodzenia, żeby to wszystko było po prostu pod kontrolą. No i co? Wciągarka centymetr po centymetrze. Mamy samochód na górze. Tutaj nie ma nic hura, tu nie ma nic na szybko. Tutaj trzeba po prostu przyłożyć w dobrym miejscu siłę. I samochód mamy ocalony. No, wciągarka ma taką zaletę, że jest silna. Nie jest szybka, ale jest silna. Dodatkowo mówię, mamy też precyzję działania, tak? Jesteśmy w stanie centymetr po centymetrze kontrolować tą całą sytuację. Jakimś osobowym samochodem za pomocą liny zostawilibyśmy ewentualnie dwa ślady czarne na tej kostce i trochę smrodu ze sprzęgła i tyle by było z takiego wyciągania. Nie ma szans. Pamiętam taki przypadek Zakopanego Iveco. Próbowali wyciągnąć to Iveco patrolem przystosowanym do jazdy w terenie. Patrol 4x4 z jakimś dużym silnikiem. Słuchajcie, nie dali rady. Musiałem przyjechać, podpięta wciągarka centymetr po centymetrze i dopiero go wydłubaliśmy stamtąd. Klient zadowolony, obyło się bez uszkodzeń, poszło bardzo sprawnie, szybko. Także takie zlecenia lubię. Drodzy widzowie, jeśli podoba Wam się robota, którą wykonuję i jednocześnie wzbudza to Wasze zaufanie, możecie mnie wesprzeć, dodając 5 gwiazdek w profilu mojej firmy. To pozwala docierać mi do nowych klientów, rozwijać firmę, pokazywać Wam kolejne ciekawe tematy. Także pozdrawiam Was i do następnego.